Dzień dobry. W kolejnym odcinku programu Dyżur Eksperta, realizowanym w ramach nowego cyklu Pulsu Medycyny w trosce o zdrowie dzieci, Państwa i moim gościem jest profesor doktor habilitowana nauk medycznych Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Miło mi bardzo. Zanim przejdziemy do rozmowy, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o projekcie W trosce o zdrowie dzieci. Jak wspomniałam, to nowy projekt realizowany przez naszą redakcję. W jego ramach zaproszeni do wirtualnego studio Pulsu Medycyny eksperci naświetlą kilka wybranych problemów zdrowotnych występujących w populacji pediatrycznej. Ten odcinek z pani udziałem, zdecydowaliśmy się poświęcić schorzeniom reumatycznym, które zazwyczaj kojarzą się z osobami dorosłymi, a nawet z osobami w wieku starszym, senioralnym, błędnie jak się okazuje, ponieważ występują również w populacji pediatrycznej. Czy mogłabym w takim razie zadać pierwsze pytanie nadesłane do redakcji przez naszych czytelników dotyczące właśnie zapadalności na schorzenia reumatyczne w populacji dzieci i młodzieży? Jak znaczące to zjawisko i jakie jednostki chorobowe właśnie z tej kategorii najczęściej atakują dzieci i młodzież? Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo rzeczywiście w powszechnym mniemaniu choroby reumatyczne kojarzą się z populacją osób dojrzałych, a nawet mocno dojrzałych. Niemniej jednak reprezentuję akurat taką specjalność, która zajmuje się również pacjentami pediatrycznymi. Jeśli chodzi o choroby reumatyczne wieku dziecięcego, to zalicza się je do tak zwanych chorób rzadkich, czyli rzeczywiście częstość występowania nie ma tutaj zwiększonego nasilenia, natomiast następstwa tych chorób są istotne dla dalszego życia pacjenta i jego funkcjonowania w społeczeństwie. Jeśli chodzi o rodzaje chorób, to najczęstszą wśród tych rzadkich chorób reumatycznych jednostką chorobową jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Choroba, której częstość ocenia się jako jeden przypadek na 1000 dzieci, a więc rzeczywiście stosunkowo niewielka liczba pacjentów. Z innych chorób, które występują w wieku dziecięcym, to należy wspomnieć o toczniu rumieniowatym układowym, jeszcze rzadziej występującym, ale początek przed 16 rokiem życia w tej jednostce chorobowej dotyczy mniej więcej 5 do 20% wszystkich pacjentów z toczniem, bo to ta choroba przecież nadal jest obecna w życiu dorosłym osoby, która zachorowała w dzieciństwie. No a inne jednostki chorobowe, takie jak młodzieńcze zapalenie skórnomięśniowe czy twardzina, zarówno jej forma miejscowa, jak i twardzina układowa, to już rzeczywiście niezwykle rzadkie przypadki. Często u dzieci również występują układowe zapalenia naczyń i spośród nich najczęstszą jednostką chorobową jest zapalenie naczyń z obecnością złogów IgA, tak zwana plamica Schönlein-Henocha. To jest choroba stosunkowo często obserwowana u dzieci, zwłaszcza w sezonach infekcyjnych. No teraz również mamy sporo przypadków choroby Kawasakiego, która to jednostka dotyczy małych dzieci do drugiego roku życia i może przebiegać z niebezpieczną manifestacją pod postacią zajęcia naczyń wieńcowych. Inne zapalenia naczyń u dzieci na szczęście występują stosunkowo rzadko. Pani profesor, gdy dziecko zgłasza niepokojące rodziców objawy, najczęściej pierwszym wyborem, jeśli chodzi o specjalistów, do których zgłasza się taka rodzina, pozostają lekarze rodzinni i pediatrzy. Na co w związku z tym powinni zwrócić uwagę podczas przeprowadzania wywiadu właśnie w kierunku schorzeń reumatycznych, jeśli takowe podejrzewają, i na co powinni także zwrócić uwagę w badaniu przedmiotowym i podmiotowym? To wszystko zależy oczywiście od jednostki chorobowej, bo inaczej będzie to w przypadku młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, a inaczej w przypadku innych chorób reumatycznych, ale skupmy się może na MIZTS jako tej najczęstszej jednostce chorobowej. To są pacjenci, którzy rozwijają swoją chorobę na ogół powoli. Dzieci te zaczynają
na przykład utykać, zaczynają oszczędzać chorą kończynę, jeśli jest to kończyna dolna, zaczynają unikać aktywności fizycznej. Jednym słowem, nie zachowują się tak jak dotychczas i jak ich zdrowi rówieśnicy, więc zawsze należy zapytać i zbadać, czy dziecko nie utyka, czy nie powłóczy kończyną, czy nie obserwujemy jakichś zmian fizykalnych typu obrzy. Również bardzo dokładnie zebrać wywiad rodzinny, bo pamiętajmy, że choroby reumatyczne mają w większości podłoże genetyczne, więc często należy tutaj zapytać rodziców, czy w rodzinie nie występują jakieś choroby stawów, kręgosłupa, czy w ogóle choroby autoimmunizacyjne. Należy również zebrać wywiad pod kątem objawów ogólnych, bo w niektórych chorobach reumatycznych mają one istotne znaczenie, a więc czy dziecko nie gorączkuje lub nie ma stanów podgorączkowych, czy ma dobry apetyt, czy nie schudło ostatnio, czy też nie ma jakichś innych objawów typu wysypki skórne. To wszystko jest bardzo ważne i na te podstawowe rzeczy należy zwrócić uwagę. Ważne jest w przypadku dolegliwości w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów zapytanie o porę występowania dolegliwości, bowiem na ogół dzieci najgorzej czują się z rana. Po wypoczynku występuje tak zwana sztywność poranna stawów i to jest dość charakterystyczny objaw. Pani profesor, jeżeli lekarz rodzinny lub pediatra jest zaniepokojony zgłoszonymi przez dziecko objawami, o których Pani wspomniała, czy powinien w takiej sytuacji zlecić dodatkowe badania laboratoryjne, a jeśli tak, to jakie? Jak najbardziej, jakikolwiek niepokój, że może u dziecka rozwijać się choroba reumatyczna, powinien być sygnałem do zlecenia podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia OB czy stężenie białka C reaktywnego. W przypadku, gdy obraz kliniczny może sugerować młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, pomocne byłoby również oznaczenie czynnika reumatoidalnego, aczkolwiek jest on dodatni tylko u niewielkiego odsetka pacjentów. Natomiast jeśli jest, no to bardziej już ukierunkowuje dalszą diagnostykę. W przypadku podejrzenia innych chorób reumatycznych, no na przykład ważne jest również zlecenie poziomu przeciwciał przeciwjądrowych. Jeśli dodatkowo lekarz pierwszego kontaktu stwierdza jakieś odchylenia w konkretnym stawie czy w obrębie innych elementów układu kostno-stawowo-mięśniowego, no takim badaniem pierwszego rzutu może być na przykład USG, które też może już tutaj wykazać pewne charakterystyczne nieprawidłowości. No dalsza diagnostyka raczej powinna się już odbywać w ośrodku specjalistycznym reumatologii dziecięcej, niemniej jednak te pierwsze badania wykonane przez lekarza pierwszego kontaktu bardzo skracają cały proces diagnostyczny. Sporo pytań naszych czytelników dotyczy diagnostyki różnicowej. Pani profesor, jak odróżnić dolegliwości bólowe zgłaszane przez dziecko lub też takie dolegliwości polegające na ograniczeniu ruchomości danego stawu, przebiegające właśnie podczas choroby reumatycznej, od takich dolegliwości, które mogą być charakterystyczne dla doznanego urazu lub dla tych dolegliwości bólowych związanych ze wzrastaniem? No tutaj bardzo ważny jest przede wszystkim wywiad. Zawsze pierwsze pytanie, które kierujemy do rodziców czy do pacjenta na przykład z dolegliwościami ze strony stawów, to jest właśnie pytanie o uraz, bo dzieci bardzo często podlegają urazom. Nie zawsze rodzic czy dziecko są w stanie przypomnieć sobie fakt tego urazu, a dopiero dalsza diagnostyka wskazuje na ten charakter dolegliwości, ale wywiad. Druga rzecz to pora występowania objawów. To jest bardzo ważne też pytanie, dlatego że jak już wspominałam, w przypadku MIZTS bóle występują najczęściej z rana, natomiast w przypadku bólów wzrostowych, tak zwanych bólów wzrostowych, które towarzyszą dzieciom w okresie intensywnego wzrastania, bóle raczej pojawiają się pod koniec
koniec dnia, wieczorem czy w nocy, wybudzając dziecko ze snu. Wieczorem i w nocy również mogą być nasilone dolegliwości z zakresu układu kostno-stawowo-mięśniowego w przypadku, gdy stanowią one maskę chorób nowotworowych. I to jest też bardzo ważne pytanie. Kiedy dolegliwości występują, czy one mają charakter trwały, postępujący, czy występują przez kilka dni, tygodni, a potem się wygaszają, więc to jest bardzo istotna rzecz. Kolejna sprawa, objawy ogólne. Pytamy, czy dolegliwościom bólowym nie towarzyszą stany podgorączkowe, czy wysoka gorączka, czy nie towarzyszą poty nocne, osłabienie dziecka, gorszy apetyt, utrata masy ciała, jakieś wysypki skórne. Więc wywiad zebrany co do charakteru, charakteru i pory dolegliwości jest tutaj niezwykle istotny. No a w dalszym etapie oczywiście zaplanowane badania diagnostyczne. A czy w takiej diagnostyce różnicowej, choćby w wywiadzie, o którym Pani już wspominała, należy uwzględnić również wady postawy? Czy one również mogą być przyczyną dolegliwości bólowych? Oczywiście, że tak. To stwierdzamy już przy badaniu przedmiotowym. Jeżeli dziecko ma czy znaczną skoliozę, czy też płaskostopie, czy koślawość kolan, co niestety często się u naszych pacjentów zdarza, a do tego jest na przykład pacjentem otyłym, więc jeszcze się dołącza element przeciążenia narządu ruchu, to w dużej mierze możemy część dolegliwości przypisać tym wadom postawy, czy też znaczeniu przeciążenia. Niemniej jednak nie do końca by mnie to uspokajało i zawsze jednak wolałabym tutaj sprawę do końca wyjaśnić, bo mogą dwie rzeczy się nakładać na siebie i zrzucając wszystko na karb wady postawy, możemy przeoczyć ważną patologię. Powiedziała Pani o tym, że tą najczęstszą jednostką chorobową stwierdzaną w populacji pediatrycznej właśnie z kategorii schorzeń reumatycznych jest młodzieńcze i idiopatyczne zapalenie stawów. I kolejne pytanie naszego czytelnika dotyczy tego, czy w przebiegu tej choroby jednym z charakterystycznych objawów jest gorączka? To ważne pytanie. Gorączka jest bardzo ważnym objawem jednego z podtypów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, a mianowicie postaci układowej, gdzie pacjent zaczyna chorować właśnie poprzez prezentowanie wysokich gorączek do 39 stopni, które pojawiają się 1-2 razy w ciągu dnia. Gorączką tym towarzyszą rzuty takich charakterystycznych wysypek skórnych na tułowiu i kończynach. Do tego mogą być bóle obrzęki stawów, do tego powiększenie wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, a nawet zapalenie błon surowiczych. To jest taki sztandarowy przykład, gdzie gorączka jest tym objawem no, bardzo już uczulającym, że coś z pacjentem się złego dzieje. W pozostałych postaciach MIZS raczej gorączka wysoka nie występuje, natomiast na przykład w postaci wielostawowej pacjent może zgłaszać nawracające stany podgorączkowe, których nie można wytłumaczyć na przykład jakąś toczącą się infekcją ani inną żadną przyczyną. Pani profesor, czy schorzenia reumatyczne poza tymi objawami, o których już Pani powiedziała, mogą dawać również objawy ze strony skóry, ze strony układu pokarmowego lub narządu wzroku? Tak, zdecydowanie tak. To są choroby układowe, a więc nie tylko musimy się fokusować na narządzie ruchu, ale myśleć również o innych manifestacjach chorób reumatycznych. I tak w przypadku MIZS akurat bardzo ważnym narządem jest narząd wzroku, gdyż w najczęstszej postaci MIZS, jaką jest postać skąpostawowa, właśnie może dojść do zupełnie bezobjawowego klinicznie przewlekłego zapalenia błony naczyniowej oka. I tylko świadomość faktu, że tak może być, powoduje, że takie dziecko rutynowo poddajemy badaniom okulistycznym w lampie szczelinowej, które taki stan zapalny wykrywają.
a niewykrycie na czas zapalenia błony naczyniowej o charakterze przewlekłym, bezobjawowym, może skutkować znacznym upośledzeniem ostrości wzroku u dziecka aż do całkowitej utraty widzenia włącznie. Więc to jest bardzo ważne. W innej postaci MIZS, taki jak młodzieńcze zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, może z kolei dojść do ostrego zapalenia błony naczyniowej oka i tutaj już pojawią się objawy kliniczne, takie jak zaczerwienienie oka, światłowstręt, łzawienie i ból gałki ocznej. Więc tutaj już jest łatwiej i to badanie okulistyczne wydaje się już naturalną koleją rzeczy. Jeśli chodzi o inne narządy, które mogą być zajęte w przebiegu chorób reumatycznych, to oczywiście skóra. Tu różnego rodzaju wysypki, które towarzyszą właśnie wspomnianej już układowej postaci MIZS, ale które są na przykład też bardzo istotne w rozpoznaniu tocznia rumieniowatego układowego. Te wysypki skórne to są wysypki, które często się pojawiają po ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, a więc po takim słonecznym lecie zgłasza nam się młoda dziewczyna, która prezentuje różnego rodzaju wysypki na tułowiu, na dekolcie, na tych odsłoniętych częściach ciała, a na skórze twarzy charakterystyczny rumień przybierający kształt skrzydeł motyla. Więc to jest taki objaw sztandarowy, patognomoniczny. Zmiany skórne są również bardzo ważne w takiej chorobie, która nazywa się zapaleniem skórno-mięśniowym, bo tutaj znacznemu osłabieniu siły mięśniowej, obręczy barkowej i miednicznej towarzyszą też takie sztandarowe objawy skórne, jak zabarwienie, takie fiołkowe zabarwienie powiek, jak rumień wokół łokci, na kolanach czy na udach, czy tutaj w obrębie dekoltu również, a nad drobnymi stawami dłoni pojawiają się takie charakterystyczne grudki Gotrona, które też są jednym z charakterystycznych objawów choroby. To tylko takie przykłady. Oczywiście twardzina ograniczona, no to wybitnie przebiega z objawami ze strony charakter albo takiej twardziny plackowatej albo twardziny linijnej. Więc tutaj bardzo dokładne jest obejrzenie tychże zmian. Z innych manifestacji mogą być objawy ze strony przewodu pokarmowego, bo musimy pamiętać, że czasami zapalenie stawów może współistnieć z nieswoistymi zapaleniami jelit. Około 30% pacjentów z zapaleniem jelit ma również objawy stawowe. Więc jeżeli pacjent zgłasza nam bóle brzucha, biegunki zaparciami, czy ma domieszkę krwi w stolcu, no to powinno się zapalać czerwone światełko, że być może mamy koincydencję dwóch chorób. Mogą pojawiać się również zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Wspominałam już tutaj o chorobie Kawasakiego, gdzie mogą być zajęte naczynia wieńcowe, ale na przykład w takiej chorobie jak toczeń rumieniowaty układowy, jednym z kryteriów jest wysięg dołosierdziowego, który w ostrej fazie tocznia u dzieci stosunkowo można często zaobserwować. No i kolejna ważna manifestacja pozastawowa chorób reumatycznych to są nerki. Nerki, które mogą być zajęte na przykład właśnie w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, który, co chcę z całą mocą podkreślić, u dzieci przebiega zdecydowanie ciężej niż u osób dorosłych. I szacuje się, że około połowa pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym już na początku objawów swojej choroby ma zmiany o typie toczniowego, kłębuszkowego zapalenia nerek. Więc jeżeli u pacjenta obserwujemy białkomocz, i to białkomocz narastający, bądź też zmiany w osadzie moczu, krwinkomocz, wałeczkomocz, no to tutaj właśnie należy pacjenta w tym kierunku obserwować. Jeżeli te zmiany się pogłębiają, narastają, jest to wskazanie do wykonania biopsji nerki celem określenia typu zmian w nerkach, bo to skutkuje odpowiednim leczeniem. Pani profesor, schorzenia reumatyczne zarówno u osób dorosłych, jak i w populacji rozwojowej mają bardzo złożony obraz kliniczny. Kolejne i ostatnie pytanie naszego czytelnika dotyczy jednak już nie diagnostyki, ale leczenia.
a w zasadzie zakończenia terapii u dziecka, w którym momencie i jak najlepiej ten proces przeprowadzić? Podobnie jak u osób dorosłych z chorobami reumatycznymi, tak i w pediatrii, w reumatologii dziecięcej kierujemy się taką koncepcją leczenia ukierunkowanego na cel, koncepcja treat to target, która określa nasze dążenie do uzyskania u pacjenta remisji choroby. Remisja, czyli brak jakichkolwiek objawów klinicznych, prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, a w przypadku na przykład młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, również prawidłowy obraz ultrasonograficzny, który nie wykazuje cech aktywnego zapalenia, czy nawet subklinicznego zapalenia stawów. I to jest nasze dążenie do doskonałości. Nie zawsze udaje się uzyskać pełną remisję choroby, ale takim alternatywnym celem leczenia może być choroba nieaktywna, czyli pacjent nie ma dolegliwości, nie ma podwyższonych wskaźników zapalenia, ale na przykład jeszcze utrzymuje się jakaś minimalna aktywność zapalna w badaniu ultrasonograficznym. I teraz bardzo ważne jest, żeby leczenia nie odstawiać zbyt wcześnie. W przypadku MIZS leczenie metotreksatem na przykład nie powinno być krótsze niż około 2 lat, gdyż zbyt szybkie odstawienie leku modyfikującego przebieg choroby może skutkować zaostrzeniem jej objawów i właściwie zaczynamy wtedy cały proces terapeutyczny na nowo. Poza tym wyróżnia się takie dwa pojęcia, remisja kliniczna na leku i bez leczenia. I o tej klinicznej remisji na leku mówimy wtedy, gdy w trakcie stosowania metotreksatu przez 6 miesięcy pacjent się świetnie czuje, ma prawidłowe wyniki badań, i właściwie wydaje mu się, że już jest zdrowy. Natomiast pełna remisja to jest taka, gdy w 12 miesięcy po odstawieniu leczenia żadne ani objawy kliniczne, ani laboratoryjne nie nawracają. Więc zawsze decyzja powinna być podejmowana indywidualnie w oparciu o to, jak się pacjent czuje, jak ocenia swoją chorobę, czy rodzic w przypadku młodszych dzieci, w oparciu o badania laboratoryjne, w oparciu również o badanie ultrasonograficzne w przypadku MIZS. W przypadku jeszcze, gdy pacjent ma dodatkowo zmiany w oczach, to oczywiście warunkiem koniecznym do uznania, że jest w remisji, jest brak aktywnych zmian w narządzie wzroku. Pani profesor, bardzo Pani dziękuję za tak wyczerpujące i merytoryczne odpowiedzi na pytania przekazane redakcji przez naszych czytelników. Dziś Państwa i moim gościem w wirtualnym studiu Pulsu Medycyny była profesor Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jeszcze raz Pani profesor dziękuję za rozmowę. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i do widzenia.